W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach odbyły się kolejne warsztaty kulinarne. Uczniowie uczyli się od profesjonalnych kucharzy. Tematem dzisiejszej naszej wizyty były trzy podstawowe dania z polnicy wołowej. A także przywieźliśmy krewetki tygrysie i robiliśmy dania na bazie tych oto surowców. Uczniowie pod okiem profesjonalistów przygotowali dania z polędwicy. Był to stek z polędwicy, carpaccio oraz tatar. Zadania uczniów polegały na obróbce wstępnej, porcjowaniu mięsa, doprawianiu i wysmażaniu. Uczniowie uczyli się też obróbki krewetek, ich przyrządzania na różne sposoby i profesjonalnego podawania. Warsztaty gastronomiczne poprowadził Paweł Firlej, szef kuchni w hotelu Kotonina w Świeradowie Zdroju oraz Michał Gajdamowicz, zastępca szefa kuchni. Od 5 lat współpracujemy z szkołą w Biedrzychowicach. Mamy parę fajnych osób, które rzutują na dalszą współpracę w naszym zakładzie, w naszym hotelu. Dodatkowo podczas warsztatów zaproszeni uczniowie z gimnazjum w Węglińcu mogli zobaczyć, jak wygląda edukacja praktyczna w szkole w Biedrzychowicach.